Ja sobie zerknę, czy mnie słychać. Chyba słychać mnie. Widzę, że są zielone. Dobrze. To witam serdecznie. Poprowadzę dzisiejsze webinarium, jak rozmawiać o uchodźcach i wielokulturowości w szkole. Ja nazywam się Zuzanna Reimer. Państwo widzieliście mój profil, czym się zajmuję i kim jestem, ale w dwóch słowach też pozwolę sobie powiedzieć o sobie. Jestem psycholożką międzykulturową przede wszystkim i praktykiem, ponieważ pracuję w organizacji pozarządowej na co dzień, która się nazywa Polskie Forum Migracyjne. No i tam pracuję w kontekście międzykulturowym, czyli z Polakami, ale również z cudzoziemcami, z uchodźcami w bardzo dużej mierze, ale nie tylko, bo też i repatrianci do nas przychodzą i również wszelkiej maści migranci. O samej fundacji jeszcze troszeczkę będzie więcej pod koniec dzisiejszego webinarium, a to też dlatego, że będę Państwa zachęcała do tego, żeby korzystać z pewnych materiałów, które są dostępne też na naszej stronie internetowej. Będę dzisiaj też o nich opowiadać, także będzie między innymi dostęp do strony internetowej na ostatnim slajdzie. A ja jeszcze dwa słowa tytułem wstępu o celach i metodach. Cel przede wszystkim, tak jak mi zostało to przedstawione, to jest potrzeba dostępu do materiałów, do wiedzy na temat uchodźców. Czyli wiedza, uchodźcy, ale międzykulturowość również i materiały, z których można korzystać edukując samego siebie, jak również edukując innych uczniów, kolegów w pracy. Cieszę się, że też są z nami uczniowie, bo to znaczy, że są osoby, które też są zainteresowane poszerzeniem wiedzy w tym zakresie. Także witam i nauczycieli, i uczniów. Jeszcze dwa słowa o programie. Tak jak mówiłam, wiedza. Właściwie też będzie trochę o wyzwaniach i zadaniach, przed jakimi szkoła w tej chwili stoi, jeżeli chodzi o mówienie o uchodźcach, uczenie o uchodźcach, ale nie tylko, bo tutaj też dotykamy tematów po prostu tej wielokulturowości w szkole. No i te metody, metody, metody. Więc przejdźmy do wiedzy na początek. I w pierwszym bloku pozwolę sobie poruszyć właśnie temat tego, kim są uchodźcy i trochę odnieść się też do statystyk, jak to było w Polsce, zanim ten temat zrobił się gorący, zanim uchodźcy zaczęli tutaj przyjeżdżać. I też odniosę się do swoich doświadczeń, ale również jakie wyzwania przed nami teraz stoją. Na początek definicja. Pewnie Państwo część z tych informacji macie, czytaliście artykuły, ale też z mojej wiedzy to wygląda w ten sposób, że te artykuły no nie zawsze są rzetelnie pisane, czasami dziennikarze piszący też nie mają do końca wiedzy, więc pozwolę sobie przedstawić tak pokrótce informacje na temat całej procedury uchodźczej, ale naprawdę pokrótce. Konwencja genewska określa definicję, jaka też również została przyjęta w Polsce, bo to jest ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku i w użyciu jest ta definicja, jest bardzo ważna ze względu na to, że osoby, które przyjeżdżają do Polski i starają się o status uchodźcy, są weryfikowane właśnie w odniesieniu do tej definicji, czy rzeczywiście są uchodźcami, czy nie. I to, co istotne, należy podkreślić, bo tutaj często są mylone te kwestie, osoby, które przyjeżdżają do Polski, czy w ogóle do Unii Europejskiej i składają wniosek, one jeszcze w sensie prawnym nie są uchodźcami. One są tylko i wyłącznie kandydatami na uchodźców. No i tutaj mamy też, warto zerknąć na to, że ta definicja jest dosyć szeroka, niektórzy mówią, że z drugiej strony wąska, ale są wskazane powody, dla których ktoś może zostać uznany uchodźcą. Mamy rasę, narodowość, religię, przynależność do określonej grupy społecznej, no i poglądy polityczne. Nie ma tutaj wojny, ale można się domyślić, że pod na przykład przynależnością do określonej grupy społecznej czy poglądami politycznymi często będzie się też tutaj kryła czy zawierała, będzie się wolna. Też chciałam taką ciekawostkę jeszcze wspomnieć, bo to hasło uchodźcy jest dzisiaj nadużywane i właściwie często zawężamy tutaj ten termin tylko i wyłącznie do kwestii uchodźców z Syrii. Natomiast w latach 90. i 2000. jeszcze latach były przypadki Polek, którym były nadawane statusy uchodźcy w Kanadzie. A to ze względu na to, że te panie miały trudność taką, że chciał, nie chciał, trafiły na męża policjanta i do męża, który no po prostu stosował przemoc wobec nich i ciężko im było tutaj zawalczyć o
o to, żeby były godnie traktowane. W związku z tym no, decydowało się właśnie na wyjazd z Polski i prosiło o azyl polityczny. Warto o tym pamiętać, że ta definicja tutaj jest szersza. Idźmy dalej. Też w bardzo, bardzo dużym skrócie, jak wygląda status, procedura nadawania statusu uchodźcy w momencie, kiedy ktoś dojeżdża do polskiej granicy. Musi wypełnić taki wstępny wniosek. Są pobierane odciski palców, które trafiają do europejskiej bazy danych i następnie taka osoba ma zawierane wszystkie swoje dokumenty i ma nadawane tak zwane tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemcy. Taką małą kartkę dostaje. Dostaje też informację, że ma zakaz przemieszczania się na terenie Unii Europejskiej, czyli musi zostać w Polsce, na terenie Polski. I jeżeli pojedzie do jakiegoś innego kraju, to może zostać z powrotem do Polski deportowana. Nie do swojego kraju, tylko do Polski, no bo tutaj zaczęła się ta procedura nadania statusu uchodźcy, więc tutaj powinna wrócić ta osoba. I teraz te osoby same muszą dojechać mają do wyboru, mogą trafić do ośrodka dla cudzoziemców. Z reguły na początku te osoby trafiają do takiego pierwszego ośrodka. Później jest im przekazywana informacja, że w takim ośrodku mogą pozostać, są ewentualnie delegowani do innego ośrodka, oczekując na nadanie statusu uchodźcy, lub też ewentualnie mogą poprosić o tak zwane świadczenia pozaośrodkowe i to oznacza, że około 500 zł na osobę taki kandydat na uchodźcę dostaje i w tym momencie powinien sobie za te 500 zł zapewnić wikty i opierunek, czyli jedzenie, spanie, czyli wynająć mieszkanie i co ważne, takie osoby, które przyjeżdżają tutaj do Polski i proszą o status uchodźcy, przez pierwsze pół roku bycia w tej procedurze mają absolutny zakaz pracy. Także to jest też istotne, że jest zakaz pracy. I tutaj jesteśmy na tym etapie. Na tym etapie też Urząd do Spraw Cudzoziemców rozpatruje wniosek o status uchodźcy. Czyli taki kandydat powinien się udać do Warszawy i tam zostaje przesłuchany, krótko mówiąc, przez osoby, które są do tego przygotowane, mają wiedzę, co się dzieje w danym kraju, z którego ta osoba przyjechała. Są zadawane konkretne pytania, co pan robi, na jakiej ulicy, do jakiej grupy pan należał, czy pani. No i na podstawie też zebranych informacji przez nasze władze o sytuacji danego kraju i na podstawie tego wywiadu podejmowana jest decyzja, czy osoba rzeczywiście, jej należy się status uchodźcy i powinna dostać ochronę tutaj u nas w Polsce. Może się ta procedura przedłużyć, więc wtedy, jeżeli się procedura przedłuży więcej, będzie trwała niż pół roku, to kandydat na uchodźcę ma prawo do pracy, musi wystąpić o specjalne pozwolenie, natomiast to prawo jest nadawane tylko i wyłącznie na okres, na który nasze władze określą, że no ewentualnie jeszcze być może zajmie nam to 2 miesiące lub 2 tygodnie wydanie decyzji, więc na ten okres, na te 2 tygodnie dostaje pan czy pani pozwolenie na pracę. Natomiast dzieci mają obowiązek szkolny, więc od pierwszego momentu, kiedy są tutaj w Polsce, powinny chodzić do szkoły. No i teraz tak, jeżeli taki kandydat na uchodźcę dostaje decyzję negatywną, to może się odwołać do Rady do Spraw Uchodźców i ona rozpatruje to odwołanie. To jest taka grupa ekspertów, która jest właśnie współpracuje z Urzędem do Spraw Cudzoziemców. Jest zwołana przez ten urząd. No i teraz, jeżeli Rada do Spraw Uchodźców podtrzyma negatywną decyzję, to jest możliwość jeszcze odwołania się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Natomiast ona jest, powiedzmy, hipotetyczna, ponieważ jeżeli Rada podtrzyma decyzję urzędu, to ta osoba powinna już wyjechać z Polski i może się odwołać z zagranicy. Więc no to tak, trochę trudno walczyć o swoje, że tak powiem. Jeszcze chciałam 2 słowa powiedzieć o pieniążkach, bo też często to jest mylone. Tutaj na tym etapie, w momencie, kiedy ludzie są w tej procedurze, mają oczywiście dostęp do zapomogi. Natomiast, to też było mylone, te 6 tysięcy euro, o których było głośno, trafia do kieszeni polskiego rządu i jest wydatkowane na przykład na prowadzenie ośrodka. Jest wydatkowane na zakup jedzenia, jest wydatkowane na opłaty prądu, tak? Jest wydatkowane na opłaty personelu. Więc tych pieniędzy praktycznie cudzoziemcy nie widzą. Mają możliwość skorzystania z zapomogi tak średnio na osobę, to jest 70 zł i głównie no to starcza na to, żeby kupić sobie bilet, dojechać do Warszawy na ten wywiad statutowy, czy ewentualnie bilet miesięczny, kupić jakieś komunikacji miejskiej, no i środki higieny.
Także tak to wygląda. I co się dzieje dalej? Są takie jakby możliwe efekty tej procedury. Czyli można uzyskać status uchodźcy, można ochronę uzupełniającą. To jest taka dodatkowa forma prawna, która mówi o tym, że powiedzmy, no ktoś nie był prześladowany z powodu nie wiem, działalności politycznej, ale jest członkiem rodziny tej osoby. Więc jemu też niebezpieczeństwo grozi. To są dzieci często, czy no właśnie członkowie rodziny. I teraz tak, te dwie pierwsze kategorie osób mają dostęp do tak zwanego programu integracyjnego, czyli tutaj mogą korzystać z pomocy naszego państwa, wychodzą spod jurysdykcji Urzędu do Spraw Cudzoziemców i mogą na przykład zgłosić się, czy powinni zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej, gdzie przez rok mogą korzystać z tego programu integracyjnego, dostają wsparcie pracownika socjalnego. I no, niestety to wsparcie często polega na tym, że taka osoba trochę pomaga w szukaniu pracy, troszkę pomaga w szukaniu mieszkania, bo niestety nie ma żadnej takiej oferty, że nawet przez ten rok uchodźcy nie mają dostępu do żadnych mieszkań specjalnie dla nich stworzonych, po prostu muszą szukać sobie mieszkań na wolnym rynku. Natomiast mogą korzystać z kursu języka polskiego. Czasami jest on opłacany, czasami muszą za niego zapłacić z własnych pieniędzy, które często uzyskują w tym pierwszym okresie właśnie z ośrodka pomocy społecznej. To jest około 1000 zł, 1500 zł na miesiąc. No i teraz mamy te osoby z kategorii pobyt tolerowany i pobyt humanitarny. Już nie będę wchodziła w szczegóły, ale te osoby generalnie nie mają żadnego prawa do pomocy tutaj, korzystania z pomocy ośrodków pomocy społecznej czy z tego programu integracyjnego. No i mamy też możliwość odmowy. I teraz spójrzmy sobie na statystyki, jak to wygląda. Tak, żeby Państwu pokazać przekrój, po pierwsze, liczba osób wnioskujących o status uchodźcy w Polsce od 1992 roku do zeszłego roku. I mamy tutaj, tak, jakby różne liczby. No, na początku nie było dużo tych ludzi, natomiast proszę zwrócić uwagę, my teraz dyskutujemy, czy Polska jest w stanie przyjąć 7 tysięcy uchodźców, 2007 rok, 12, 13, ile osób wnioskowało w Polsce o status uchodźcy. I kolejny wykres. Tutaj mamy osoby wnioskujące, jeżeli chodzi o kraj w 2014 roku. Także mamy część krajów, ogólnie mówiąc, muzułmańskich, a mamy tutaj Rosję. I to jest bardzo ciekawy przypadek, ponieważ tu pod narodowością rosyjską kryją się przede wszystkim Czeczeni, czyli też muzułmanie, Kaukaz. No i mamy też sporą grupę Ukraińców, która w zeszłym roku też prosiła tutaj o status uchodźcy u nas w Polsce. Jak wyglądają decyzje? I to jest bardzo ciekawe. Ze wszystkich kandydatów, którzy proszą o status uchodźcy, w zeszłym roku nadaliśmy w całym roku 262 statusy. Ochrona uzupełniająca 170 osób, pobyt tolerowany 300, natomiast prawie 2000 to jest odmowa udzielenia ochrony i sprawy umorzone to są tak zwane sprawy osób, które na przykład jednak zdecydowało się jechać dalej na zachód, więc ta procedura została wstrzymana. Także tak to też może wyglądać, że ludzie często się decydują, mają tam rodziny albo właśnie na głównie jadą za chlebem i myślą sobie, a spróbuję, może mnie nie deportują. Z reguły wygląda to w ten sposób, że jednak są deportowani do Polski, czasami po kilku miesiącach, czasami po kilku latach i ta procedura albo zaczyna się od nowa. Jeżeli znowu wyjeżdżają, to wtedy też często jest podejmowana decyzja w ogóle o deportacji ich terenu Polski poza Unię Europejską. Także tak to dwa słowa na temat statystyk i jak to wygląda od strony danych. Więcej statystyk Państwo znajdziecie też na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Tam są rozbudowane dane w tabelach Excel, więc też można sobie zerknąć. Ja pozwolę sobie na teraz zakończyć tą część dotyczącą wiedzy i chciałabym już przejść do części, która dotyczy bardziej wielokulturowości w polskiej szkole i wyzwań i zadań. Z mojej perspektywy to wygląda w ten sposób, że jakby są tutaj trzy główne zadania. Po pierwsze, włączanie młodych uchodźców i cudzoziemców.
w grupę, ale również w funkcjonowaniu w szkole. To też często jest praca indywidualna, jeżeli jest taka potrzeba, żeby z taką osobą jeszcze indywidualnie popracować. Integracja, czyli tutaj praca głównie z grupą, i tutaj mamy już i Polaków, i osoby z innych kultur, no i praca z uczniami polskimi. Czyli warto tą pracę też podejmować w takich szkołach, które jeszcze nie są wielokulturowe i jeszcze nie mają jakby tak takich wyzwań dotyczących na przykład integracji, czy zadań dotyczących integracji. Natomiast tutaj też będziemy inaczej pracować, bo pewne rzeczy powiemy pracując tylko z uczniami polskimi, a pewnych rzeczy nie powiemy, tak? Pracując z klasą, które już są uchodźcy, na przykład. Bo trzeba też zwrócić uwagę, żeby nie poruszać pewnych tematów, które mogą wywołać dodatkowe trudne emocje. No i teraz chciałabym Państwa zaprosić, ja się troszkę nagadałam, chciałabym Państwa zaprosić do małego zadania. Więc proszę teraz o pilną uwagę. Zadanie będzie wyglądało w ten sposób, że pokażę zdjęcie, pokażę najpierw dwa zdjęcia dwóch osób. I będę prosiła o to, żebyście się Państwo zastanowili, kim jest ta osoba. Jeżeli mieszka w Polsce, w ogóle czy mieszka w Polsce, czy skąd przyjechała, czym się zajmuje na co dzień. Także będę prosiła o wypowiedź taką króciutką na czacie. Najpierw zaczniemy od tego pana. Proszę bardzo, proszę się przyjrzeć, zastanowić i napisać mi na czacie. Jakie są Wasze pomysły? Czy jest Polakiem, czy nie? Jeżeli nie jest Polakiem, to czy mieszka w Polsce? Czy może gdzieś indziej? Rumun, dobra, jest, Danka, dzięki. Mieszkaniec południowej Ameryki. Ładny uśmiech, ok. Jeszcze poproszę jakieś spostrzeżenia. Czym się może też zajmuje? Jeżeli mieszkanie w południowej Ameryki, to czym się zajmuje? Rozumiem, że jest tam. Dobrze. Mniej cech takich fizycznych bym prosiła, a bardziej jest wykształcony, nie mam pojęcia. Ale pierwsze wrażenie, jakby pierwsze takie skojarzenia. Wiadomo, że Rom może. Dzięki, Błażej. Ręczniki na bazarku sprzedaje, ale na bazarku w Ameryce. Czy w Polsce? Czy może w Rumunii? Turek, też ciekawe. To jeszcze poproszę, Azjata. No, pojawiło nam się pięknie tutaj. Dobra. To jeszcze nie zdradzę, kim jest, ale poproszę w takim razie, żebyście się wypowiedzieli na temat tej pani tutaj z tego zdjęcia. No, Błażej myśli, że jest Polakiem, okej. Okay. To teraz poproszę panią. Już temat pana zamykamy i poproszę panią. A pani. Irakijka. Dobra, jest jeden pomysł. A czym się zajmuje ta Irakijka, Urszula? Reklamować kosmetyki. Piosenkarka. Portugalka wykształcona modelka. Modeling. Modelka z Ameryki Łacińskiej, modelka. Widzę, że modelka wygrywa. Lektorka, no proszę. A lektorka czego, Urszula? Jakbyś doprecyzowała. Aha, języka angielskiego, dobra, dzięki. No to mamy już trochę informacji, czyli tak, podsumuję. Pan, raczej były to wskazania, że jest może z Ameryki Łacińskiej, może z Rumun, może Rom. Też się pojawiały różne pomysły na jego profesję. Jeszcze sobie zerknę, co nam się tutaj pojawiło, jeżeli chodzi o niego. Tak, sprzedaje ręczniki na bazarku, wykształcony. No. A jeżeli chodzi o naszą panią, to Irakijka, Azjatka. Może reklamuje kosmetyki, modeling się pojawił, Portugalka wykształcona, także też sporo różnych pomysłów, lektorka angielskiego, no i może też nauczycielka, jeszcze Edyta dodała. Jeszcze nie zdradzam, idziemy do kolejnego zdjęcia. Uwaga, ale już tu widzę, że mi się niestety obróciło, także przepraszam, że slajd się obrócił, jest trochę trudniej.
Ale wierzę, że się uda. Indie, okej. Okay. Ktoś jeszcze ma jakiś pomysł? Azjata. Muzułmanin. Muzułmanin, okej. Okay. Sikh. Dobrze, a czym się zajmuje, gdzie mieszka Pakistańczyk? To poproszę jeszcze teraz, czym się zajmuje, gdzie mieszka? Chociaż z kilka wypowiedzi, bo na razie wszyscy zamilkli. Dobra, w Anglii, wykładowca, dyplomata. Mieszka we Wrocławiu, okej. Okay. W wielkim domu. Dobra, to dziękuję w takim razie już za wypowiedzi, za aktywność. To ja się pozwolę teraz odnieść do tych informacji. Tak. Tu mi się znowu slajd obrócił, ale ten się na całe szczęście nie obrócił, więc. O. Jest. Zacznijmy od tego pana, który był na ostatnim zdjęciu i rzeczywiście tutaj się pojawiły takie wskazania, że może jest Sikhem i pochodzi z Indii albo może w Anglii mieszka. Pojawia się też, że jest muzułmaninem albo pakistańczykiem. Znaczy albo jedno i drugie też może być i muzułmaninem i pakistańczykiem. Jest rzeczywiście Sikhem i pochodzi, pochodzącym z Indii, mieszkającym w Anglii. Tam się wykształcił, jest absolwentem Oxfordu, The London School of Economics też ukończył. Jeżeli chodzi o jego doświadczenie zawodowe, nauczyciel angielskiego, pracownik brytyjskiej armii, headhunter. No i w tym momencie jest edukatorem, też sporo występuje i w telewizji, i tworzy różnego rodzaju filmiki internetowe. Głównie jego organizacja dobroczynna skupia się na właśnie porozumieniu religijnym, bo jak widzimy też, jeżeli chodzi o samą religię, Sikhowie bardzo podkreślają, że Boga można kochać, nazywając go różnymi imionami, że tak naprawdę nie należy dzielić ludzi na wyznawców różnych religii, i też sami tego nie podkreślają, że jest to bardzo pokojowa religia, a może się zadziać to, co się tutaj zadziało, że część z Państwa fajnie wyłapała, że jest Sikhem i nawet się pojawił Wrocław, bo też no niestety ostatnio w Polsce pojawiały się takie sytuacje, że Sikhowie mieszkający w Polsce byli uznawani za wyznawców islamu, no i stawali się ofiarami niestety dyskryminacji. Też pojawił się artykuł a propos Sikha mieszkającego we Wrocławiu, że boi się wychodzić na ulicę. Wróćmy jeszcze do naszych postaci, które się tu pojawiły wcześniej. Ten pan. Ten pan mieszka w Polsce. Jego historia jest dosyć romantyczna. Przyjechał do Polski z Brazylii. Nazywa się André de la Cruz i trafił do Polski w związku z tym, że swego czasu uczestniczył w warsztatach teatralnych, ponieważ z wykształcenia jest aktorem i reżyserem. I spotkał tam, uczestniczącą również w tych warsztatach, pewną Polkę, która później została jego żoną. Polka nie chciała za nic zostać w Brazylii, więc on powiedział: dobra, pakuję się i wyjeżdżam. Mówi po polsku, mieszka w tej chwili w Polsce. No i jakby taka jego historia migracji. Za sercem. A ta pani nazywa się Milana. Tutaj jest kawałeczek odcięty jej imienia, Tierłojewa, jest Czeczenką. Jest Czeczenką mieszkającą w Paryżu. Wyjechała, jak się zaczęła wojna w Czeczenii. Ona wtedy studiowała dziennikarstwo na uniwersytecie, więc dosyć szybko zdecydowała się wyjechać, ponieważ no, studiowanie dziennikarstwa w sytuacji, w której jest wojna i za bardzo nie ma wolności słowa, też było nie lada wyczynem. Więc teraz mieszka w Paryżu i napisała książkę Taniec w ruinach. Więc to jest okładka jej książki, którą ona napisała. No, jest uchodźczynią z Czeczenii. No i teraz pytanie, o czym mówi nam to krótkie doświadczenie? Na co może wskazywać? I poproszę o kilka odpowiedzi też na czacie. Jakie są Wasze, Państwa wnioski? Tutaj mieliśmy trzy zdjęcia.
Oceniamy ludzi po wyglądzie, stereotypy. Wiadomo, że każdy z nas jest uprzedzony, stereotypizacja niestety. Po wyglądzie nie jesteśmy dokładnie poznać człowieka, nie jesteśmy w stanie. Po pozorach oceniamy, tak. A oczy człowieka zwierciadłem duszy z uśmieszkiem. Często tak myślimy, a nie do końca tak się okazuje. No i właśnie, oczywiście, stereotypy. Też pięknie tutaj Państwo wyłapaliście, że są to stereotypy. I czym jest stereotyp? Uogólnione przekonanie dotyczące grupy ludzi, a zwłaszcza ich cech psychicznych i osobowości. I teraz mam taką dorobną ankietkę. Zapraszam do wypowiedzi. Czy możemy nie mieć stereotypu? Jeszcze się ktoś zastanawia. Jeszcze kilka osób. I jeszcze kilka osób chyba nie kliknęło. Poproszę o wypowiedź. Może już nie będziemy czekać, bo mamy 80%. Widzę, że część osób być może jeszcze się waha, czy tak, czy nie. Kończymy głosowanie. No i proszę bardzo, co nam wyszło, jeżeli chodzi o wyniki. 75% osób stwierdziła, że nie, że jeżeli chodzi o stereotypy, to niestety musimy z nimi żyć, to znaczy nie możemy nie mieć stereotypów. 12% stwierdziło, że może tak, może rzeczywiście możemy żyć bez stereotypów. No i ja jestem bliska temu, tej większości, i też uważam, że nie możemy niestety nie mieć stereotypu. Dlaczego tak się dzieje? No stereotypy to są takie automatyzmy, które nam się uruchamiają i są, można by powiedzieć, efektem ubocznym kategoryzacji, czyli tego, jak nasza głowa pracuje i musimy sobie kategoryzować. W związku z tym no pojawiają się też stereotypy, czyli pewnego rodzaju uogólnienia. To, co możemy zrobić, to możemy być świadomi, że je mamy, i starać się je ewentualnie kontrolować, czy zmieniać, poszerzać, weryfikować cały czas tą wiedzę. Ale rzeczywiście one się nam będą często uruchamiały, i to w takiej sytuacji, gdzie czasami nawet sami siebie nie będziemy o to posądzać. No też często tworzą się na przykład na podstawie tego, że jesteśmy faszerowani w mediach bardzo często różnymi obrazkami, informacjami, a sami też nie mamy czasu, czy nie pogłębiamy tej wiedzy, więc no to jest pierwsza dostępna nam wiedza i do niej głównie sięgamy, kiedy spotykamy taką osobę odmienną od nas na przykład. Idźmy dalej. Co się dzieje dalej? Pierwszy krok to jest stereotyp, ale zaraz za stereotypem ktoś tu napisał na czacie, że uprzedzenia. Uprzedzenia to jest nic więcej jak afekt plus ten komponent poznawczy, czyli tutaj oceniamy, tak? I to jest tendencyjna ocena. Ja tu dałam dwie definicje pokazujące, że z jednej strony często myślimy, że to jest antypatia, ale ta druga definicja jest bardziej szeroka i pokazuje, że to nie zawsze musi być antypatia, że to często zdarza się, że możemy się uprzedzić pozytywnie. Na przykład w latach 90. pozytywnie większość Polaków była uprzedzona do Amerykanów. I głównie się zachwycaliśmy właśnie tym, jak słyszeliśmy, że coś jest amerykańskie albo ktoś ma amerykański akcent. I też możemy pozytywnie dyskryminować. No i właśnie, dyskryminacja pojawi się za chwilę, ale najpierw chciałabym zaprosić jeszcze do kolejnej ankiety. I zapraszam do tego, żebyście się Państwo wypowiedzieli na temat uprzedzeń. Okej.
No, tutaj już jest trochę inny rozkład. Zakończę głosowanie i udostępniam wynik. 37 osób powiedziało, że możemy nie mieć uprzedzeń, a 50%, czy możemy nie mieć uprzedzeń? No nie. I teraz jak to wygląda? Rzeczywiście, wracając do naszej definicji, mówimy tutaj o afekcie. I tak jak nie możemy nie kategoryzować, bo nasza głowa nam tutaj te kategorie już tak ustawia, to możemy bardziej tutaj, pracując ze stereotypem, nie wchodzić w uprzedzenia. Czyli jeżeli złapiemy się na tym momencie, że włączył mi się stereotyp, bo widziałem ostatnio w telewizji dużo zdjęć ludzi w turbanie i z długą brodą, więc włączył mi się stereotyp terrorysta albo muzułmanina. I teraz, jeżeli sobie to uświadomię, to nie pójdą za tym negatywne emocje. Oczywiście często te uprzedzenia i stereotypy idą bardzo szybko w parze, więc ciężko jest to rozgraniczyć, ale możemy próbować i warto to robić, bo nad tym rzeczywiście jesteśmy w stanie bardziej panować. Ale jeżeli nic z tym nie będziemy robić, nie będziemy pracować nad swoimi stereotypami, będą nam się wtedy te emocje często negatywne budzić, to co się może zadziać dalej? No właśnie, może dojść do dyskryminacji, czyli nieusprawiedliwionych, negatywnych, krzywdzących działań skierowanych przeciwko członkowi danej grupy lub całej grupie, tylko dlatego, że do tej grupy należy. Często to jest efekt właśnie tych negatywnych emocji, boimy się, więc tak na wszelki wypadek może się odetniemy od tych ludzi, może nie będziemy z nimi się spotykać, może nie pozwolimy im wjechać do naszego kraju. I teraz przechodząc dalej. O co chodzi z tym procesem? Warto z nim pracować na poszczególnych etapach i myślę, że w szkole też trzeba pracować na wszystkich etapach. To znaczy, musimy pracować ze stereotypem, ale często i sami Państwo wiecie, i też widać to chociażby po wypowiedziach w internecie, to już jest bardziej etap ten. Więc musimy być gotowi do tego, żeby pracować zarówno ze stereotypem, czyli głównie tutaj z wiedzą i poszerzać wiedzę, z uprzedzeniami, czyli rozmawiać o emocjach, ale również umieć reagować na zachowanie dyskryminacyjne. I zaczynając od tego, co jest najważniejsze, to jest przede wszystkim praca własna i samoświadomość. Czyli możemy pracować ze sobą, ale też warto jakby przekazywać informacje i uświadamiać innym, o co chodzi z tymi stereotypami. Tutaj też wypisałam, dlaczego tak trudno jest zmieniać te stereotypy. No to są mechanizmy, które się nam będą tutaj uruchamiać za każdym razem, kiedy też uruchamia się stereotyp, czyli mamy podstawowy błąd atrybucji, będziemy bardziej oceniać ludzi, patrząc na nich, będziemy przypisywać, że to cechy ich wewnętrzne zadecydowały, że tak czy siak się zachowują, a nie dana sytuacja, w której się zachowują. Samospełniające się proroctwo, czyli jakby już oczekując pewnego zachowania, zaczynamy w ten konkretny sposób daną osobę postrzegać i czasami nie dajemy jej po prostu szansy. No i to, co jest tutaj ogromnie ważne, hejt i podsycanie lęków, które są obecne w związku też z tym, że mamy dostęp do mediów i możemy mieć takie webinarium, ale też pojawia się bardzo dużo negatywnych komentarzy i właściwie no, tam nie przestrzegają ludzie żadnych norm społecznych. Więc co można powiedzieć, co jest w normie? I tutaj jest ważne, że mechanizm psychologiczny jest taki, że jeżeli coraz bardziej widzimy i czytamy informacje negatywne, to coraz bardziej zaczynamy je akceptować. Natomiast też badania pokazują to, że jeżeli pilnuje się norm, jeżeli ludzie są strażnikami norm, czy społeczeństwo jest strażnikiem norm i czegoś nie wypada powiedzieć, to też społeczna akceptacja dla takich zachowań się obniża i też zwiększa się tolerancja dla odmienności. Oczywiście internet nie do końca jesteśmy w stanie kontrolować, ale środowisko szkolne już trochę bardziej. No i konformizm wobec własnej grupy, to tutaj też się niestety dzieje tak, że nawet jeżeli ludzie funkcjonując w jakiejś grupie
nie mają uprzedzeń, a większość je będzie miała, to nie będą, będą się dostosowywać po prostu do tej swojej grupy. Ze strachu przed wykluczeniem. Kolejna sprawa, to tutaj przechodzimy na obszar wiedzy, czyli to jest głównie praca ze stereotypem i dostarczanie informacji. Ja podsumuję tylko może ten slajd, mówiąc o tym, tu mamy trzy modele. Ten przekształceniowy jest najmniej skuteczny, czyli żadna jakaś taka powalająca jednostkowa informacja nie będzie wpływała na zmianę stereotypu, natomiast warto stosować ten model, czyli dużo informacji zaprzeczających stereotypowi, tak zwana kropla drąży skałę, lub ewentualnie tak wilk syty i owca cała, to się zdarza czasami, że ludzie mówią, no muzułmanie to terroryści, ale ten facet od kebaba, no to spoko jest, ale on jest właśnie inny, czyli tak jakby mamy stereotyp, jesteśmy uprzedzeni, ale kogoś tam widzimy jako wyjątek od reguły. Czyli intensywnie i sporo informacji, które będą nam poszerzały tą wiedzę, bo tu chodzi o poszerzenie wiedzy i spojrzenie z różnych perspektyw. No i to, co jest tutaj najważniejsze, to jest przede wszystkim doświadczenie. Czyli możemy czytać artykuły, możemy czytać na temat danej kultury, ale to będzie przede wszystkim praca ze stereotypem. Natomiast z uprzedzeniem czy z taką tendencją do dyskryminacji, jedynym narzędziem, które będzie tutaj skuteczne, jest praca z doświadczeniem, czyli dawanie okazji do spotkania się, do poznania się i to najlepiej jednostkowego. I też wypisałam takie wskazanie, jeżeli organizujemy takie spotkanie, to najlepiej, żeby w miarę możliwości ludzie, którzy się spotykają, mieli jednakowy status, czyli nie było tak, że jeden jest w roli szefa jakiejś grupy, a drugi jest w roli tej osoby, która musi jakieś rzeczy wykonać. Tutaj mamy cel wspólny, wchodzenie w kontakt z jak największą ilością przedstawicieli grup obcych, przyjacielska i nieformalna atmosfera i społeczne normy tolerancji i akceptacji, które warto też stworzyć po prostu w środowisku szkolnym, bo na to mamy jak najbardziej wpływ. Widzę, że się pojawiają też jakieś pytania, więc chętnie się do nich odniosę pod koniec naszego webinarium. A teraz sobie pozwolę przejść jeszcze kawałeczek dalej. I z tych, trochę podsumowując, z tych metod pracy ze stereotypami, uprzedzeniem, ale też z dyskryminacją, ja widzę takie trzy role, zadania dla szkoły i dla nauczyciela. Pierwsza to jest edukator, tak? Czyli bycie edukatorem, przekazywanie wiedzy, fakty, liczby, definicje, wszystko to, co jest rzetelne, uświadamianie tego, jak stereotypy funkcjonują, jak nasza głowa funkcjonuje i tutaj będziemy mieć tą wiedzę. Później mamy strażnik norm, to jest też odniesienie się do tego, chociaż jeżeli chcemy komuś dać szansę na spotkanie się, to ważne jest, żebyśmy ustalili te normy akceptacji. Ale też łamanie na reagowanie na złamanie norm, czyli jeżeli ktoś się wyzywa od brudnouchodźców, tak, to mamy szansę wtedy zareagować. Urszula, widzę, że pisze, czy materiały będą dostępne. Tak, stworzyłam dla Państwa takie zestawienie najważniejszych treści i też szczególnie jeżeli chodzi o materiały, z których będziecie mogli później korzystać. Tutaj ten strażnik norm to też jest bardzo ważne, bo właściwie jeżeli przechodzimy do tej trzeciej roli, czyli facylitatora, z angielskiego facilitate, czyli ułatwiać, to chodzi o to, że jeżeli zapraszamy uczniów czy też dorosłych do jakiejś rozmowy na trudne tematy, to warto na przykład ustalić zasady tej dyskusji. Ja jestem zwolenniczką też tego, że warto rozmawiać na trudne tematy. I nie ma nic z tym złego, jeżeli człowiek powie, że nie jest zwolennikiem przyjmowania uchodźców w Polsce. Ma do tego prawo. Natomiast widzę negatywną rzecz w tym, jeżeli ktoś powie, że to są brudasy, albo ciapaci, albo wszelkiego innego rodzaju epitety. Więc myślę, że w takiej dyskusji warto zadbać o to, żeby dzielić się swoimi opiniami, też swoimi odczuciami, ale w takiej atmosferze właśnie poszanowania siebie nawzajem i też poszanowania ludzi, o których rozmawiamy. To jest też bardzo ważne, bo czasami ludzie po prostu są na tak albo na nie, okopią się w tych swoich decyzjach i nie ma tej przestrzeni do dyskusji. A tą przestrzeń do dyskusji warto sobie tworzyć. I teraz tak, objęcie działaniami edukacyjnymi uczniów i rodziców.
Bardzo zapraszam do tego, żeby kierować te działania edukacyjne również do rodziców. I to czasami może być trudne, jeżeli szkoła to robi, ale można próbować zapraszać ekspertów, organizacje pozarządowe, tak, żeby też może wyjść z roli osoby, która się opowiada za jakąś, nie wiem, albo jestem na tak, albo jestem na nie, ale chociażby po to, żeby sobie posłuchać o faktach i liczbach. I narzędzia. Chciałabym przejść teraz do narzędzi i w tym celu też takim trochę wstępem do narzędzi będzie krótki filmik, który chciałam wyświetlić za chwilę. On będzie, zrobię też wprowadzenie. To jest filmik nakręcony przez nauczyciela syryjskiego w trakcie lekcji. Nakręcił ten filmik komórką i mówi do dzieci po arabsku. Ja się dowiedziałam, co mówił, pomogła mi w tym znajoma, która mówi po arabsku. I mówi do nich, pyta ich, jeżeli przeżyjecie wojnę, to czy będziecie chcieli opowiadać swoim dzieciom o tych doświadczeniach wojennych? Także zapraszam do obejrzenia filmiku. فينا هذا تاريخ بينكتب، فعم يتوثق التاريخ بالفيديو، كانوا يوثقوا التاريخ على الورق صح؟ هلا خلينا نوثق تاريخنا بكره اذا الله كتب لنا، اذا الله كتب لنا عمر يعني، وبكره انتم كبرتوا وبتحكوا لاولاد اولادكم تقولوا لهم والله هيك كان يصير معنا وكنا نكون بالمدرسه والى اخره. Że mam niewłączony mikrofon, już jest włączony. Tak. Dobrze. To powiedziałam, że widzieliśmy tutaj filmik, który rzeczywiście był bardzo jaskrawą ilustracją tego, czego doświadczają Syryjczycy na co dzień, czego doświadczają nauczyciele i czego doświadczają dzieci. I ktoś wcześniej napisał Urszula, że jest to porażające, rzeczywiście jest to porażające. Natomiast też to jest takie krótkie spotkanie i można się zastanowić, czy nie wykorzystać tego filmiku, wprowadzając temat, pokazując rzeczywiście, mówiliśmy tutaj o doświadczeniu, czego doświadczają tak naprawdę uchodźcy i są to zwykłe dzieciaki, które po prostu siedzą w ławkach. Dalsze materiały, które chciałabym Państwu zaproponować. Te linki wszystkie, które się tutaj wyświecają, będą w materiałach, które udostępnię aktywne, więc spokojnie można sobie z nich sięgać. Tutaj jest ten filmik, który przed chwilką wyświetliłam. Już wiecie Państwo, co mówi nauczyciel, więc też można korzystać z tej wiedzy. Tu jest na przykład taki materiał dźwiękowy. Jest to audycja z Polskiego Radia z Trójki, która przedstawia historię małżeństwa uchodźców i tego, jak się tutaj w Polsce spotkali, jak wygląda ich życie, też mówią tutaj ich rodzice. Bardzo ciekawa historia, warto posłuchać. To jest 15 minut, więc też można spokojnie wykorzystać to na lekcji. Oczywiście do Państwa decyzji, czy wykorzystać, czy nie słychać. O, chyba tak, bo widzę, że już, przepraszam, tak się zacięłam, bo widziałam, że jest informacja, żebym włączyła mikrofon, ale okej, to dobrze. No to właśnie, mówię o tym filmiku przeznaczenie. Żeby sobie zdecydować, czy to jest dla starszych klas, czy dla młodszych, czy może z dorosłymi tego odsłuchać. Także wszystkie te materiały, one są tutaj wymieszane, jedne będą dla dzieciaków młodszych, jedne dla starszych, inne dla dorosłych.
Polacy wobec muzułmańskich uchodźców. Też audycja radiowa, też bardzo ciekawa. Tutaj są dwie postaci pokazane i muzułmanie. Co mam w plecaku? To jest też bardzo ciekawy materiał. To jest materiał stworzony przez, pokażę wycinek tutaj na następnym slajdzie. Materiał stworzony przez dziennikarzy, którzy pojechali, reporterów, pojechali na granicę, spotykali się z uchodźcami na tej granicy, tam gdzie uchodźcy próbowali się dostać do Europy lub przejechać dalej. I zrobili taką akcję, właśnie pytali ludzi, co mają w plecaku. Mamy tam dostępne zdjęcia, jest opisana historia dzieci, też ludzi dorosłych. Pokazane jest, co dokładnie mają w plecakach. Także też fajny materiał do zastanowienia, jak go wykorzystać. Podrzucam. Dalej bardzo zapraszam do tego, żeby korzystać z materiałów, z metod, narzędzi filmowych, dźwiękowych i prasowych. I tutaj znajdziecie Państwo przede wszystkim artykuły, które ja uważam za wartościowe, ale na pewno w prasie znajdziecie też wiele takich, do których warto sięgać. To jest artykuł w Tygodniku Powszechnym. Moim zdaniem mieszkamy w kraju, w którym większość to katolicy, a to jest piękny jakby artykuł, który właśnie bardzo fajnie i rzetelnie mówi o tym, jak pokażę tutaj okładkę, może nie tego, nie ten wód, ale to jest jakby to wydanie Tygodnika Powszechnego. Można go sobie ściągnąć, jak reagować, jak się samemu też odnosić do sytuacji, w której się znaleźliśmy jako Europa, tak? Bo to też nie jest bezpieczny moment i też zupełnie naturalne, że budzą się w nas różnego rodzaju lęki czy obawy. Niepewność, jak teraz też zachować się w tej sytuacji. To jest piękny wywiad z panią, która jest terapeutką i odnosi się właśnie do tej bieżącej sytuacji. Tu na przykład jest filmik i artykuł pokazujący muzułmanina, który krytykuje ISIS. Filmik zawiera dużo słów niecenzuralnych, a też trzeba się zastanowić, czego wykorzystać i jak wykorzystać, bo z kolei pokazuje bardzo mocno, jak bardzo zły ten człowiek jest na przedstawicieli ISIS, tak? Tu mamy też ciekawy artykuł terrorysta, kim jest, w imię czego zabija, czyli też taka analiza czynników, które doprowadzają do tego, że człowiek może stać się terrorystą. I tu bardzo ciekawy informator stworzony we współpracy wielu mediów polskich, uchodźcy w Polsce, więcej wiedzy, mniej strachu. Tam też Państwo znajdziecie więcej informacji na temat całej procedury uchodźczej, więc jeżeli ktoś będzie chciał sięgnąć do tej wiedzy, to też zapraszam. I przechodzimy dalej. Dobrze, chyba powinnam być. To już było. Dwa słowa na temat poradników. Też oczywiście zachęcam bardzo mocno do tego, żeby korzystać z gotowych materiałów. Ja tutaj wypisałam takie materiały, którymi ja akurat jestem współautorką i są dostępne na stronie internetowej fundacji, z którą jestem związana. Inny w polskiej szkole. Bardzo dobry, ciekawy materiał, który pokazuje po pierwsze, troszkę o różnicach międzykulturowych, też jak uczyć języka polskiego jako obcego. Są też tutaj, jest kilka scenariuszy, chociażby na przykład taki chrześcijanin, muzułmanin, dwa bratanki. Także warto też zerknąć, on jest dostępny w wersji PDF. Cały świat w naszej klasie, też pokażę. To jest zestaw do pracy z dzieciakami młodszymi. Można pracować już z pięciolatkami. Spokojnie, zerówka, pierwsza, druga klasa, też bardzo fajnie dzieciaki pracują tą metodą. I tutaj mamy do tego, to są historie pięciu dzieci uchodźczych z pięciu krajów. Są historie też ich rodziny. Do tego macie Państwo dostępną skarbnicę wiedzy i bajki międzykulturowe. Skarbnica wiedzy, czyli taka trochę historia rodziny, posiłki, jakie jedzą, jak spędzają wolny czas, są takie malutkie słowniczki też, z których można skorzystać i bajki międzykulturowe, czyli głównie oscylujące wokół doświadczeń tych dzieci tutaj w Polsce, w polskiej szkole. I do tego jeszcze są takie pogłębione scenariusze dla nauczycieli do wykorzystania,
w pracy z uczniami. Każda kultura tutaj jest na około 8 godzin zajęć, więc też można sobie wybierać i dowolnie kompilować te materiały. I ten trzeci materiał to jest materiał zatytułowany Szkoła Integracji Międzykulturowej i tutaj są scenariusze, które pokazują to w ramach jednego z projektów, które tworzyliśmy, nauczyciele biorący udział w naszych szkoleniach i pedagodzy, psycholodzy tworzyli scenariusze pracy z dzieciakami, które jednocześnie integrują klasę, to głównie dla nauczycieli i dla szkół, które już mają doświadczenie wielokulturowości. I tutaj na przykład są scenariusze pokazujące, jak pracować na matematyce, czy na chemii, czy na języku angielskim, realizując podstawę programową, ale jednocześnie wprowadzając ten aspekt integracji dzieci i włączania ich. No i przechodzimy do tych części związanej też z doświadczeniem. Tutaj bardzo ważne, bo mocno polecam, żebyście Państwo korzystali ze spotkań z gośćmi, z zapraszania ludzi właśnie różnych kultur. Wracając do tego modelu buchalteryjnego pracy ze stereotypem, ta żywa biblioteka jest też świetnym narzędziem raz pracy i z uprzedzeniem, i ze stereotypem. Oczywiście zapraszanie do współpracy różnych organizacji pozarządowych, organizowanie warsztatów dla uczniów i na przykład też spotkań dla rodziców, tak jak wspominałam wcześniej, to może być przydatne. I ogromnie ważny tutaj zasób, zachęcam do tego, żebyście Państwo sobie zerknęli, jeżeli jeszcze nie znacie, program Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży i Erasmus+. Tutaj można uzyskać na przykład finansowanie na wymianę młodzieżową. W PNWM jest dosyć łatwo uzyskać takie dofinansowanie, więc można się spotkać między młodzież polska, młodzież niemiecka może się tutaj spotkać. Tutaj ten program Erasmus+ jest ogromnym programem, ale też tutaj są i możliwości edukacji dla nauczycieli, ale również taką przestrzeń edukacyjną dla młodych ludzi tutaj ten program stwarza. Ja już powoli zmierzam do końca mojej części prezentacji. Pokazuję jeszcze informacje, tak jak wspomniałam, o Fundacji Polskie Forum Migracyjne, z którą jestem związana i takie krótkie podsumowanie, czym się my zajmujemy. Także pracujemy i z Polakami, i z migrantami tutaj w Polsce. Tu Państwo też znajdziecie kontakt do mnie, jeżeli byście się chcieli czegoś więcej dowiedzieć. I tutaj jest też kontakt do fundacji. Raz na jakiś czas też organizujemy takie w realu spotkania czy szkolenia dla nauczycieli, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to też można do nas napisać i wtedy będziemy przekazywać informacje. To ja już bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie, za aktywny udział. I tak jak mówiłam, jeżeli jest jeszcze ktoś ma pytanie, to też chętnie odpowiem. Widzę, że tutaj są materiały. Tak, materiały zostaną wysłane po zakończeniu webinarium. Będą dostępne te, które tutaj przedstawiłam, te linki, będziecie Państwo je wszystkie mieli. A materiały, które wspominałam, te gotowe, które wysłałam, są dostępne do ściągnięcia w formie PDF-u ze strony Fundacji Polskiego Forum Migracyjnego. Dobrze, w takim razie widzę, że już nie ma więcej pytań. Ja w takim razie się uaktywnię. Myślę, że możemy podziękować w tym momencie Zuzie. Super, fajne webinarium. Dziękujemy Ci bardzo za to, że chciałaś się dla nas poprowadzić. Jak widzę, wszystkim się bardzo podobało. Widzę, że już większość z Was, no może nie większość, ale chociaż kilka osób wypełnia tą ankietę. Więc zaczekamy jeszcze trochę. W tym czasie widzę, że cały czas, Zuzia, dla Ciebie są podziękowania na czacie. Dziękuję, dziękuję jeszcze raz. Tak jak Zuzia już mówiła, wszystkie materiały wyślę Państwu po zakończeniu webinarium na maile, na które się Państwo zgłaszali.
Tam będzie też prezentacja oraz link do tego webinarium. To webinarium zostało nagrane i zostanie udostępnione na Facebooku Centrum Edukacji Obywatelskiej, więc razem z linkiem zostanie wysłane. Widzę, że już większość, o jeszcze nie, jeszcze ankiety są wypełniane, więc jeszcze chwilę sobie pozwolę poczekać, mimo że już chyba wybiła godzina 6. Mamy jeszcze minutę, to minutę poczekajmy na tych, co jeszcze wypełniają ankietę. Dobra, w takim razie udostępniam wyniki. Jak widzimy na podsumowaniu, większość co osób to było nauczyciele, ale chociaż pojawili się też uczniowie, to już wiedzieliśmy z pierwszego pytania, udział w webinarium zdecydowanie pomógł lepiej zrozumieć problem uchodźców, treści były zrozumiałe i teraz już wiecie, jak rozmawiać o uchodźcach i wielokulturowości. Webinaria, jeżeli będziemy organizować, proszę śledzić naszą stronę, na pewno będziemy zbierać zgłoszenia, więc mam nadzieję, że jeszcze się zobaczymy online nieraz. W takim razie życzę udanego wieczoru i do zobaczenia następnym razem.